Za nami piąta runda Kager Super Rally w gminie Lisia Góra. Po ubiegłorocznym sukcesie frekwencyjnym zawodnicy znów pojawili się w miejscowości Śmigno, aby walczyć o wygraną. Tak jak w poprzednim roku, znów dopisała pogoda. Obyło się także bez większych problemów związanych z wypadkami na trasie. Nie licząc tam jakiegoś dochowania, które no nic się nie stało, na szczęście nikomu nie stało, wszystko przebiegło bezpiecznie. Także no, jesteśmy w tej chwili po zakończeniu, przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, rozdaniem nagród. Drugi raz i myślę, że kolejny przed nami, ponieważ jest spore zainteresowanie. Ludzie namawiają nas, żeby kontynuować Super Rally na terenie gminy Lisia Góra. A jeśli chodzi o zawodników, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski, są bardzo zadowoleni, bardzo się im tu podoba. Także myślę, że kolejne edycje przed nami. Jest rewelacyjnie. Znowu właśnie tutaj nasi współorganizatorzy, czyli gmina Lisia Góra, zamówiła nam przepiękną pogodę. W naszych założeniach, przygotowując w ogóle cały cykl 2016, szukamy miejsc wyjątkowych. Dużo pochwał organizatorzy usłyszeli za trasę, która zawodnikom bardzo przypadła do gustu. Rywalizacja toczyła się z podziałem na kategorie, w tym motocykle, quady, samochody terenowe, pojazdy SSV i traki. Ta druga część tam bardziej, bo jest bardzo szybko. I trzeba się popilnować bardzo szybko i ostrożnie trzeba było. Trasa, jestem tutaj po raz drugi, bo w tamtym roku była podobna trasa i wymagająca. Pierwszy OS bardzo techniczny, drugi OS już szybszy. No takie cross country w daniu Lisiej Góry super. Techniczna średnio, ale bardzo szybka i niebezpieczne są takie pułapki, w które można wpaść dziury. No, na kładach jest dużo ciężej, ponieważ tutaj jeszcze trzeba balansować ciałem i większą kondycję mieć. W samochodzie teoretycznie się siedzi kierownicą rusza tylko, tak? Na kładzie jeszcze jest ten balans ciałem, jak mówiłem. Mówiąc z tego cyklu naszego, to jest jeden z najszybszych naszych rajdów. Mamy takie dwa miejsca, jeden właśnie koło Kielec Morawicy i tutaj Lisia Góra. To są właśnie dwa najszybsze nasze rajdy. Bardzo, bardzo szybkie, długie, proste, typowe takie cross country do ścigania się. Kolejny raz na trasie wyścigu tłumnie pojawili się kibice z całego regionu tarnowskiego. Organizatorzy zapowiadają również, że za rok seria Kager Super Rally znów zawita do gminy Lisia Góra.